¿Usted es Rubén? ¿Pan ma na imię Rubén? Tengo parte de su. Przysyła mnie pan Fernando. To twoje dziecko? To moja córka. Fernando nic mi nie mówił o dziecku. Mówiłam mu, że podróżuje z córką. Masz dokumenty? Tak. Proszę. Musisz przejść sama. Tam. Zaczekać po drugiej stronie? Niżej. Dzień dobry. Dokąd pan jedzie? Do Buenos Aires. Co pan wiezie? Drewno. Proszę zaświadczenie z kontroli technicznej pojazdu.
Proszę jechać.
Vengo de Paraguay. Jestem z Paragwaju. Dokąd pani jedzie? Do Buenos Aires. W jakim celu? Voy a visitar a mi primo. Odwiedzić kuzynkę. Dokumenty. Zgoda ojca? No tiene. Nie ma ojca. Nosi moje nazwisko. Este es mi apellido. Ma pani wizę 90-dniową. Potem musi pani wrócić. Córka także. Gotowe? Tak. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję. Jest głodna. Cichutko. Uspokój się. Jest głodna. Muszę podgrzać mleko. Zaraz wracam. Ile płacę? 5 peso. Proszę paczkę matę. I herbatniki. I jeszcze wodę. Dużo? Tak, gazowaną. Macie bilety autobusowe? Tak. Ile kosztuje do Buenos Aires? 180.
Dzieci płacą? Jeśli nie zajmują miejsca, to nie. Tylko ubezpieczenie. O której będzie autobus? Między 8 a 9. Trzeba zaczekać do jutra. Ile płacę? 15. Proszę 2 paszteciki i 2 bułki. Skąd znasz Fernanda? Moja mama pracuje u niego w domu. A pan? Pracuje dla niego. Mate? Tak. Po co jedziesz do Buenos Aires? Pracować. Gdzie? Kuzynka coś mi znajdzie. Jak masz na imię? Jacinta. A ona Anaí. Ja
spokojnie. Nie bierz do buzi, to jest pana. Nie szkodzi, jeśli przestanie płakać. Masz rodzinę? Nie. Mam syna. Jedziesz do miasta? Zostawię tu coś i zaraz jedziemy dalej. Zaraz wracam. Nie ma jej. Kogo? Mojej siostry. Wiedziała, że przyjedziesz? Nie. Zostawię u sąsiada. To prezent? Tak, urodzinowy. Są dzisiaj? Nie, za 2 miesiące. Nie spieszy mi się. Ile ma miesięcy? 5. Lubisz psy? Bardzo. Masz w domu psa? Tak, został z moją mamą. Jak się wabi? Donki.
Siostra mnie zapytała, czy ja jestem ojcem. Ona nie ma ojca. Ruben, zasnąłeś? Nie. Chcesz wody? Nie. Matę? Nie. Może się zatrzymamy? Dobrze. Niedaleko jest dobre miejsce. Tam się zatrzymamy. Nic się nie stało. Jestem kierowcą od 30 lat i nigdy nie zasnąłem. Możesz być spokojna. Chciałabym zadzwonić do mamy. Pójdę z tobą. Nie trzeba. Otrzymać małą? Wezmę ją. Przypilnuję.
Zasnąłem. Muszę ją przewinąć. Potrafi nas mrodzić. Niedługo dojedziemy do Buenos Aires. Jedziemy? Tak. Język Guarani jest trudny? Nie. Jak będzie szofer? Szofer. Rzeczywiście jest łatwy. Niektórych słów nie ma w Guarani. Można powiedzieć... Jak? Śpi? Co? Co to znaczy? Śpi.
tutaj. A twój syn? Ten Mendoza. On mieszka w Mendozie. Gdzie ma Ruben? Też ma na imię Ruben. Poznałem go, gdy skończył 4 lata. Dałem mu wtedy rower. Patrzył na niego. Spojrzał na mnie, a potem na rower. I w tym momencie spytał, to dla mnie? Miał takie wielkie oczy. Dawno go nie widziałem. Jak długo? 8 lat. Okrajać ci? Proszę. Zasnąłem i obudziłem się koło jakiegoś sklepu z warzywami. Wkurzyłem się jak diabli. Wszystko dookoła było czerwone. Myślałem, że się z kimś tłukłem. Ale nie, wszędzie były arbuzy. Podać coś jeszcze? Dziękujemy. Śliczna dziewczynka. Jak pana imię? Anai. Skąd jesteście? Z Paragwaju. Lubi pani jeździć ciężarówką? Podać jeszcze coś? Nie. Pani jest Paragwajką? Tak. Skąd? Z Aregły. A ja z Lukę. My jesteśmy sąsiadami. Pan też z Paragwaju? Nie. Jedziecie do Buenos Aires? Tak.
Dojeżdżamy? Si. Tak. Przed nami Buenos Aires. Kiedy dojedziemy? Za półtorej godziny. Dobrze się czujesz? Tak. Coś się stało? Nie. Wysiadasz? Na chwilę. Wszystko w porządku? Tak. Gdzie cię wysadzić? Gdzie ci będzie pasowało? Muszę zadzwonić do kuzynki. Tu jest telefon. Potrzymać mało?
ta ulica? Tak. To tutaj. Przyjechałem. Jak się pan ma? Dobrze. Wezmę torby. Jak minęła podróż? Dobrze. Wejdzie pan? Nie, jestem spóźniony. Wniosę bagaże. Dziękuję. Podróż była bardzo miła. Będę wracał do Paragwaju. Gdybyś czegoś potrzebowała. Zaczekaj. To prezent dla Nai. Daj jej to ode mnie. Jeśli ci się podoba. Dam. Pojadę już. Cześć. Cześć. Jacinta. W przyszłym tygodniu jadę do Catamarki. I pomyślałem sobie, tak mi przyszło do głowy, że być może tam są piękne krajobrazy. I może pojechałabyś ze mną. Za Nai. Czemu nie? Wiesz, gdzie mieszkam? Tak. Jesteśmy umówieni? Cześć. Do zobaczenia.